będzie? Ma w walizkach buławę marszałka, premiera. Podobno mikrofilmy wywęszył Libera. Dziwnie się niecierpliwi. Pot ociera z czoła? Jakby słyszał głos partii. Zostać. Nikt nie woła. A jeszcze radykalniej wydłuży się mina, kiedy ułop poruszy znów sprawę Olina. Trwa czystka. Z całej kadry pozostał tam, wiecie, jeden pułkownik Nóżka. I to w galarecie. Śledczy Goszkiewicz był kumpel Morowy. On umorzył śledztwo przeciw Olinowi. Spoko, drzemać głęboko. Bezpiecznie mogą z Olinem minim. Kadencja skończona, czas do sprawy wrócić. Lecz ja nie potrafię polityki rzucić. Spoko, drzemać głęboko. Bezpiecznie mogą z Olinem minim. Nie bój się, stary, my cię nie wydamy. W naszej białej księdze same białe plamy. Dokąd zmierzamy, dokąd? Józef opoką był SLD. Ciekawe, co też zrobi rząd koalicyjny. Cóż, ja umywam ręce. Jestem bezpartyjny. Nie możesz być liderem. No. Przynajmniej jawnie. Bo to by politycznie nie było poprawne. Być wzorem poprawności to mój obowiązek. Tak? A Krzaklewski trzyma. Klub, partię i związek. I łączy stanowiska, jak mu się podoba. On może w trzech osobach być, bo wierzy w Boga. Nam takiej trójcy w jednym nie wypada teraz mieć. Masz asa w rękawie? Asa? Nie. Millera zgrał się o leksy, jaskiernia ma kompleksy. Cimoszewicz misję skończył, spotulniała Waniek. Nie odpowie wiatr i nie poradzę nic ja na to, że moja partia to biedna opozycja. Już tylko Miller olśniewa starym stylem. Wie komu ile zna polskie kamaryle. On nie jest tyle tamten, ja się nie mylę. O rubli tyle, ho, 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 na czarną schował chwilę. Lecz nie mogę kiwnąć palcem, by mu pomóc w jego walce. Bo ma praca do wieśma, że Olek jest wart pałaca. Chwila przerwy, na moment od szopki odskoczmy. A co nastąpi teraz? Toast noworoczny. Wracać do szopki. Co w niej teraz będzie? Sobowtór prezydenta wygłosi orędzie. Było już o 20:00, więc na co czekamy? Na orędzie zmiennika dla tych z drugiej zmiany. Narodzie, ludu. Olek? Ludu mój kochany. Olek! Co? Ktoś w łazience porozkręcał krany. A pan co tutaj robi? Bez upoważnienia. Wspomnienam. W mej łazience? Szanujmy wspomnienia. Ta panna już nie dla mnie, nie dla mnie tuż.
i kąpiel w złotej pianie z zapachem róż. Nie dla mnie ten bilet, co go mnie tak w Zbobidzie załatwił w jeden tydzień, nie dla mnie już. Nie dla mnie kafli połysk, ni luster głąb. Jak pragniesz dziś, mój panie, to kąp się, kąp! Powtarzam sobie co dnia, to łazienka przechodnia. Kiedyś przyjdzie ją oddać i odejść stąd. Ja chętnie wrócę tutaj w sposobniejszej porze. Już raczej piękny Marian ubiec ciebie może. Boże! I po co się poświęcać, daremny trud? Bo zwykle to następca twój spija miód. Warto było ci pilno zmniejszyć władzę mam silną. Teraz ostał się ino splendoru łód. Splendoru łód. To prawda. Wszak ustawa nasza zasadnicza, choć przez ciebie stworzona, ciebie ogranicza. Według tej małej same profity, według tej nowej tylko zaszczyty. Chociaż wyglądasz jak młody wuk. Żebym tak jeszcze rządzić mógł. Nie za dużo tej piany. Oszczędnie mi brać, proszę. Jeszcze się zapnienicie, jak ten zwykły proszek. Gdy naród ruszy, nie chcąc w beznadziei trwać. Kto? Naród? Moje dzieci? Z krzykiem ojca prać! Czerwony kwas i Boże broń, niech rządu nikt nie obala. Bo jakby coś niedobrze szło, to własna zmiecie go fala. Prawicowcy i związkowcy, endecy, chadecy, liberały lub socjały skoczą mu na plecy. Czy dla rządu nie ma życia w tej pięknej krainie, gdy się u nas z górą doły skłócą, solidarność zginie. Bo dla władzy nie ma życia w tej pięknej krainie. Gdy się u nas z górą doły skłócą, solidarność zginie. Piękne podsumowanie, że wprost radość bierze listę wszystkich zmienników. Mamy w komputerze. Byliście państwo świetni, graliście wspaniale. Gratulacje. Greczkę, a co z nami dalej? Państwu już dziękujemy. Zaraz, to są kpiny. Jak będziecie potrzebni, to was wydzwonimy. My zdaliśmy egzamin. Fakt to niewątpliwy. Znaczy, jesteśmy lepsi od tamtych prawdziwych. Więc chodźmy ich zastąpić. Zaraz, tak nie można. Bracia, marsz na parlament. I tak nikt nie pozna. Hurra! Piękny obraz. Patrzcie, patrzcie, młodzi. Może to już ostatni, co na Sejm lud wodzi. Kiedy oglądasz wiadomości, bywa chwila. Spojrzenie w ekran. Porównanie. Nagły błysk. Przecież zastąpić można ich. Już opatrzonych. No średnich. Mdłych. Starczy do walki poczuć serc, żeby iść. Zbiewajcie, skoro świt, nam też się marzy być. W roli idoli my będziemy dziś. Pogonicie prawdziwych? A to kraj się zdziwi. Jakich znowu prawdziwych? Myśmy są prawdziwi. W mrocznej głębi PRL-u, w czasach wolnej Europy. Stańczyk drani widział wielu, ale nie mógł mówić o tym. W satyrykach kiełkowała myśl goniąca muzę lotną, żeby szopka, żeby szopka, żeby szopka była szopką. Potem, kiedy wiatr sierpniowy kraj przewietrzył z siłą gromu, pomyślały swojskie głowy, żeśmy już we własnym domu. Nagle grudnia czarna kropka, z
koksowników kopci sadzą, że ta władza, choć to szopka, jest niestety w kraju władzą. Potem czerwiec, swojski zamęt, własny sejm, lecz wkrótce wrzesień, 4 lata zmarnowane i nareszcie nasza jesień. Może wreszcie pożyć dadzą z tej nadziei szczytą słodką, że już władza będzie władzą, za to szopka będzie szopką. Że już władza będzie władzą, za to szopka będzie szopką. Dustin Hoffman i Meryl Streep w uhonorowanym 5 Oscarami dramacie Roberta Bentona. Dla Teda Kramera liczy się przede wszystkim kariera zawodowa. Kiedy odchodzi od niego żona, sam musi się zatroszczyć o swego synka. Czy sprawdzi się w roli ojca? Sprawa Kramerów. Rozpad rodziny i walka o miłość dziecka. W nowy rok o 20:00. Polecamy. Teheran, rok 1977. W Iranie wybucha rewolucja. Przypadek łączy losy Iranki i pracownika ambasady. Wkrótce dochodzi do krwawych zamieszek. Ameryka w potrzasku 2 stycznia.